W dzisiejszym odcinku z dwoma spinningami w ręku zwiedzam jesienne, wiślane Starorzecza. Przy okazji sprawdzam też, ile na jednym z tych Starorzeczy zostało jeszcze wody. A na koniec naprawdę bardzo fajna propozycja, jeżeli chcielibyście zrobić sobie wędkarski prezent. Zapraszam do oglądania. No i mamy, proszę Państwa, pierwsze Starorzecze. Woda spadła niesłychanie tutaj od maja, bo ostatni raz byłem tutaj w maju. Tutaj widzę, jest bardzo płytko, ale tam widzę, że liści tak nie ma, roślinności nie ma, więc będzie gdzie kawałek połowić, to idziemy tam. Ale pięknie, co? Zobaczcie. I takie Starorzecza, to jest jednak klimacik. Klimacik nie z tej ziemi, wędkarski. Powiem wam, widzowie. Woda spadła mocno, bo tutaj, gdzie teraz idę, to na wiosnę była woda. Musiałem stawać tutaj, żeby łowić. O, z dobry metr spadł. Zobaczymy sobie, bo jestem bardzo ciekawy, ile w ogóle na tym Starorzeczu jest wody. Zabrałem sobie dipera. Jak wiecie, zawsze go włożę w samochodzie. Sobie rzucimy dwa razy, zobaczymy, nie? Tak z ciekawości, ile tutaj jest wody. Ale najpierw... O, woda czyściutka, fajna. Najpierw przygotujemy się do wędkowania. Czasami miejsce, w które jedziemy wędkować, podyktowane jest warunkami atmosferycznymi, szczególnie wiatrem. Ja dzisiaj pojechałem na jedno z moich ulubionych jezior. Tam niestety straszna fala i wieje tak, że łeb chce urwać. Na Wiśle jest zupełnie podobnie, więc no, wędkowanie tam nie należałoby do najprzyjemniejszych. Dlatego stwierdziłem, że odwiedzę piękne, wiślane Starorzecza. One są trochę osłonięte krzakami, drzewami, więc jest tutaj trochę spokojniej. Przy okazji, no, wypadałoby sprawdzić, czy coś na tych Starorzeczach już teraz na jesień zaczyna się dziać, czy jakąś rybkę można tu wyciągnąć. Przygotowałem się w dwojaki sposób, bo zabrałem ze sobą jedną wędkę szczupakową, tak zwaną. Później wam powiem dokładnie, jakie to są parametry tego wędziska. To jest tak szczupak na średnio lekko, powiedzmy to. I druga wędka okoniowa, bo na tych Starorzeczach też często można połowić jakieś okonie. Więc delikatny spinning do 10 gram. No i tymi dwoma mieczami będziemy próbować skusić drapieżnika do brania. Także zapraszam wszystkich na film. Łapa, subskrypcja i zabieramy się, widzowie, do roboty. Bardzo jestem ciekawy. Słuchajcie, najpierw zaczniemy od okoniówki. Czuburaszka 3 gramy, tanta. Troszeczkę sobie ją tu poprawimy. Słuchajcie, generalnie jest tak, że obowimy sobie to Starorzecze. Ja sobie tutaj zobaczę, ile jest wody. Bardzo mnie to ciekawi. A jak już mamy urządzenie, żeby to sprawdzić, no to, po prostu to sprawdzimy, jakie jest ukształtowanie dna, szczególnie w tej części, bo tutaj to widzę, że będzie płytko. Obok jest jeszcze jedno Starorzecze, tam też pójdziemy i obok jest jeszcze jedno Starorzecze, tam też pójdziemy. Czyli 3 Starorzecza na pewno zwiedzimy, może 4, bo tam jeszcze jest jedno, tylko to jedno nie wiem, czy nie będzie już zbyt płytkie, bo ono tam z reguły charakteryzowało się tym, że tam naprawdę było mało wody. To akurat w tym dołku akurat nie wiem, czy są jakieś okonie. Tutaj jakoś nigdy za okonie dużo nie chodziłem. Tutaj takie jedno, dwa takie te co są sąsiadujące, to tam na pewno jakieś okonki są, więc... Znaczy pewnie jakieś tutaj są, tylko jakie i ile. I czy będą chciały brać. O, na pewno mamy zielsko. Dzisiaj postanowiłem, że czy coś będzie, czy nic nie będzie, film nagrywam i tyle. Okonek nie dziubię. Kontrolnie, to teraz zobaczymy sobie szczupak. Tylko, że tutaj mamy gumę na 5-gramowej główce, więc zmienię sobie 3 gramy, będzie odpowiednie. Na Predatora Mansa to są 3 gramy, to są 3 gramy, no. Tu 5 gram to trochę chyba będzie za ciężko jednak. Hamulec dosyć mocno trzeba ustawić. Generalnie tu powinienem mieć trochę mocniejszy kij, ja mam tutaj kij do 21 gram, on jest... Ale tam powiedzmy, damy sobie radę. Cały myk polega na tym, że wiecie, to są małe zbiorniki, często porośnięte, często nie mamy możliwości gdzieś tam iść za tą rybą, bo gdzieś tam będą jakieś bagna, korzenie, więc raczej jak trafimy dużą rybę, to trzeba ją holować siłowo i to jakby cały myk na tym polega. Dlatego lepiej hamulec dokręcić tak trochę pod tą górną granicę, żeby nie dać rybie za bardzo pochodzić. Kij też lepiej, mocniejszy. Mówię, te 21 gram nie jest tutaj może jakieś takie najszczęśliwsze, ale już taki kij wziąłem. Mówię, bardziej to było z myślą po prostu na jezioro. A trochę nastąpiła zmiana planów, ale no jak już nastąpiła zmiana planów, to też sobie poradzimy w tej sytuacji, nie? No dużo takiego zielska, zobaczcie.
No, radzić sobie będziemy z tym prawdopodobnie w ten sposób, że po prostu nie będę dopuszczał do pełnego opadu tej przynęty. Coś siedzi. Aj, spadło, kurde. Nie był duży. Nie był duży, ale pierwsze branie zmieniłem gumę na kolor żółty. I pierwszy przejazd tą właśnie gumą pokazał się skuteczny, więc może żółty będzie działać. Sprawdzamy. No, nie było to duże, ale było. Słuchajcie, naładowało to akumulatory. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, ile tu jest wody. Ciekawy jestem tego bardzo. Jedno branie spieprzone. Mi się coś wydaje, że już jak na ten dołek, to wykorzystałem limit. Jeszcze oczywiście pójdziemy zaraz tam z drugiej strony, ale tak sobie rzucimy cyk na skos, mimo wszystko, żeby zobaczyć, nie? Ja już wam mówiłem, że ja zawsze po prostu tą wędkę wożę ze sobą w samochodzie, nie? A i przy takich okazjach samochód mam niedaleko, więc nie musiałem nie wiadomo ile tego nosić i sobie mogę sprawdzić. I z brzegu. Tu zaraz już jest 1,2 m. I to nie tak źle. Dobra, czułość 80, wiązka 20. Nie za szeroka, bo tak trochę dokładniej chcę sprawdzić przy okazji ukształtowanie dna, ale też nie za wąska, żeby jednak jakiś tam obszar mi złapał. Słuchajcie, prawie pod drugi brzeg, 1,4 metra, także spoko, nie? To już jest wystarczająca ilość wody. O, zobaczcie, nawet jakąś rybkę tutaj narysowało. Dno gdzieś tam głębiej trochę twarde, widać, że żółty przebija, czerwony. Natomiast na samym dnie dużo takiego niebieskiego, taki namułek widać. Tam pewnie namułek, jakieś liście, resztki roślinności, to co właśnie zwijaliśmy. Jak przynęta do dna opadała. O, tutaj coś ciekawe, co to jest. 1,7, zobaczcie, wjeżdżamy na środek. 1,7, bardzo powoli dno spada. O, tutaj coś nam tu rysuje. 1,7. 1,8 nawet na chwilkę skoczyło. Zobaczcie, jakieś dziury poryte. O, coś tam przy dnie. Stoi i tu gdzieś już powinno być gwałtowny wjazd na płytką wodę. Jakieś rybki, coś tam tak jest. I tutaj już za chwilkę pewnie będziemy. O, i wjeżdżamy. Ale blisko brzegu. Myślałem, że dalej to wypłycenie się ciągnie. I metr. Słuchajcie, dobrze jest, nieźle. Szybko, sprawnie i bezproblemowo. Właśnie w ten sposób można sprawdzić. Mniej więcej chciałem wiedzieć, ile tu jest głębokości. To już wiem, ile tu mi przynęta opada, więc mniej więcej już będę miał rozeznanie, jak to wygląda w innych częściach zbiornika. Jest dobrze, słuchajcie. No 1,7, tam moment był taki 1,8, 1,5 metra. To jest wystarczająca ilość wody do tego, żeby tu pływały szczupaki. Bo to jest tak, że tam szczupaki czy okonie, tam one nie zawsze potrzebują nie wiadomo ile wody. Ja szczerze mówiąc myślałem, że tu trochę płycej będzie. Jak jechałem tutaj, to z takim nastawieniem, bo wiecie, lato było i tak dalej, z tymi opadami różnie, to mówię, może być tak, że tu w ogóle nie będziesz szło łowić, a idzie łowić. Jakby też jesień, późna jesień sprzyja łowieniu na tego typu zbiornikach. Jakbyśmy tu przyjechali w środku lata, prawdopodobnie nie byłoby jak w ogóle przynęty wrzucić, bo wszystko byłoby zarośnięte. Jak się robi zimno, ta roślinność obumiera, opada, rzęsa znika i wtedy właśnie tego typu zbiorniki, takie fajne, małe bagienka, dołki, robią się bardzo przystępne dla jesiennych spinningistów. Jeżeli gdziekolwiek macie w okolicy coś takiego, bardzo polecam, bo to jest bardzo fajne, ekscytujące łowienie i takie bardzo urokliwe, no bo jednak ta okolica, gdzie te dołki i różne te bagienka są położone, zwykle jest bardzo urokliwa, więc to jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie spędzony czas, więc spędzamy ten czas dalej, lecimy. Ale listki pięknie już spadają, co? Piękna polska złota jesień. Dobra, słuchajcie, idziemy do samochodu, przejeżdżamy na następne starorzecze. Ja sobie przy okazji w samochodzie zostawię wędkę z dipperem, a przy okazji mam coś w samochodzie, co chciałbym wam pokazać, więc za chwilę dojdę i wam pokażę.
Dobra, słuchajcie, teraz 3 minutki dla sponsora tego odcinka. Tak jak wiecie, bardzo często w swoich filmach używam Deepera, pokazuję go wam. Teraz jest bardzo fajna okazja, żebyście wyłapali sobie bardzo fajny zestawik. Zestaw się nazywa Fish Spotter Kit. I w skład tego zestawu wchodzi Echo Sonda Deeper Cheer Plus 2, czyli ten model, który w ostatnich filmach najczęściej wam pokazuję. I do tego mamy dwa bardzo fajne gratisy. Komin, który na pewno przyda się w porze jesiennej, zimowej, wczesnowiosennej. I do tego okulary Westina. Cały ten zestaw kosztuje dokładnie tyle, ile normalnie kosztuje sam Deeper Cheer Plus 2, więc te rzeczy macie w gratisie. A wartość tych gratisów to jest 491 zł, także naprawdę powiem wam, że bardzo fajny zestaw, w bardzo fajnej cenie, z bardzo fajnymi prezencikami. No, bardzo fajny zestaw, idą święta, więc może ktoś chciałby skorzystać i sobie zrobić taki prezent, albo podpowiedzieć na przykład małżonce, żeby zrobiła wam taki prezent. A ja sobie od razu, korzystając z okazji, zabiorę ze sobą te okularki, bo dzisiaj jest taki trochę słoneczny dzień. Okulary oczywiście polaryzacyjne, także może będę widział, co tam kryje się pod wodą. O, zobaczcie, bardzo fajne etui. No, komina dzisiaj nie założę, bo jest dosyć ciepło. O, mamy okularki, szmatka do czyszczenia. Jak to się nazywa? Irha, tak? Zaraz zobaczymy, jak to działa. Elegancja Francja. Elegancko? Elegancko, teraz jestem Belmondo. Dobra, idziemy nad wodę zobaczyć, czy będę widział tam jakieś ryby. A wam oczywiście zostawiam w opisie link, pod którym możecie sobie kliknąć, poczytać szczegóły. Dziękuję państwu za uwagę. Kontynuujemy wędkowanie. Tak nawiasem mówiąc, to przyznam szczerze, że Deeperek zrobił mi prezent tak trochę w czas, bo już od dłuższego czasu zbierałem się, żeby właśnie jakieś oksy sobie kupić, a że problem już mi się rozwiązał. Trochę teraz jestem Mission Impossible. Mamy kolejne starożytne. To jest jeszcze taki jeden dołek, ale ja go chyba nie będę obławiał, tym bardziej, że widzę, że on jakiś syf pływa. Bilans na razie jest taki, że jedno branie, jeden spad. Czy to już można uznać za sukces na takich starożytnych? Trochę tak. No, powiem wam, że w okularkach to tu widać. Uhu. I widzę, że hej, kupa zielska. Będzie chyba ciężko tutaj. No, ale fajnie widać. Tutaj strasznie zarośnięte jest. Może trzeba będzie iść na drugą stronę. Znaczy w ogóle ten dołek się charakteryzuje tym, że on tu jest dosyć płytki. Tylko kilka miejsc, taki rowek przez niego przechodzi na środku. Nie przepadam za chodzeniem z dwoma wędkami, ale czasami jest to jakiś tam sposób na to, żeby coś tam połowić, nie? Bo jak szczupak nie bierze, no to może chociaż okonek. Też 3 gramy, bo tu też nie jest za głęboko. Coś tam wtedy na to strzeliło, no to może trzeba się trzymać tego koloru. Jadłbym. Ładnie wygląda, tylko to straszny syf jest, kurde, nie wiem czy to... O! Ale tam pogonił. Widzieliście się to? A, coś tam, kurde. Coś tam stoi. To jest też powód, dla którego nie lubię z dwoma wędkami właśnie chodzić po krzakach, kurde. Można bardzo łatwo się zaplątać. Mamy drugą stronę starożytną, słuchajcie. A tu kiedyś była taka fajna ścieżka. Gdzie jest ta ścieżka, ja się pytam. Gdzie ta ścieżka jest? Generalnie to jeszcze chwila, wiecie? Tam, kurde, jeszcze na tym dnie bardzo dużo tego zielicha jest. Znaczy to już jest tak, że to już to nie utrudnia wędkowania, no po prostu jak z opadu chce się łowić, nie? Ale jeszcze chwila, widzę, jeszcze trochę się musi zimno zrobić, żeby to całkowicie spadło. A drobnica się rozbryzgła. Kurde, żeby nawet pistolet żaden tu nie... O, 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 tutaj coś... Coś tu goni, kurde. O, już jak schodzę na dno, to i zaraz, kurde, jakieś zielicho ciągnę. Czy co to jest? Nie, jakiś zestaw, czyli patrzcie. Spławik. Z połamaną antenką, żyłka jakaś. Kurde, to się teraz tu porobiło.
O, było uderzenie. Kurde. No było na 100%. Pięknie pocięta guma. Pewnie jakiś glut się nie zapiął. A na takich starożytach to fajnie można celność poćwiczyć. Bo tu wiecie, pełno takich grążeli. Tam, tu. No dobrze jest tą przynętę gdzieś właśnie między tymi grążelami też prowadzić. Dobrze jest też trafić między te grążele. Więc jest to fajny poligon do tego, żeby właśnie sobie poćwiczyć rzuty. Odległość. O, jakieś widzicie, zielskie. Odległość tych rzutów. No bo tu trzeba tak wycyrklować, żeby pod drugi brzeg, pod te trzciny. Gdzieś tam przynętę podać. Gdzieś często między grążele, między jakieś trawki. Także to już takie nie jest rzucanie na oślep, byle dalej. Tylko już troszeczkę trzeba pokombinować. Niestety te moje kombinacje dzisiaj nie przynoszą efektów. Znaczy jakieś tam, no było niby, nie? Coś tam, ale to kurde... Ręka rybą nie śmierdzi, więc niezaliczone. I w tych oto okolicznościach przyrody, niestety, na razie szału nie ma. Ostatnia nadzieja w ostatnim starorzeczu. Starorzeczu, które no, generalnie najbardziej mi się podoba. A to podobanie się wynika z jakby... Tu mamy czystą wodę, porośniętą w płytszych fragmentach tego zbiornika grążelami. Czekajcie, sobie tą trzcinkę tutaj, o! Nie ma syfu, nie ma takich glonów, nie ma jakichś liści. Jest czyściutko, ładniutko i ja właśnie takie starorzecza bardzo lubię. Właśnie takie z czystą wodą, gdzie są grążele, wtedy bardzo ładnie. Gdzieś tam między tymi grążelami można próbować. Przy tych grążelach. Tam na tym drugim starorzeczu, jak byliśmy, ja tam widziałem, że szczupak gonił, tylko on gonił na takich bardzo płytkich fragmentach właśnie przy roślinności, ale w miejscach niestety, gdzie albo za bardzo się nie da dorzucić, a już w ogóle nie da się tam dojść. To jest też taki mankament właśnie tego typu zbiorników, że to nie zawsze się da dojść. Żeby to źle nie zabrzmiało, dojść, no. I po prostu skutecznie jakieś miejsce obłowić, no z tym się trzeba liczyć. Bo zauważyłem, że ostatnio w ogóle bardzo dużo pytań się pojawia o sprzęt. Jak ja nie mówię, na co ja łowię, a widzicie wędkę, to wtedy bardzo dużo ludzi o to pyta, więc mówię. Na Okonie Savage Gear SG4, 3 do 10 gram, 221 cm. To jest ta wędka, którą najczęściej używam i zabieram ją również tutaj na te starorzecza. Zaraz Wam jeszcze pokażę, co na szczupaki, tylko pozwólcie, że wykonam jeszcze jeden rzut. No dobra, jeżeli o szczupaki, Zenon 229 cm od 5 do 21 gram. Temat jest taki, że na starorzecza lepiej, żeby kij był długi i lepiej, żeby miał trochę większy ciężar, żeby mocniejszy był po prostu. No i ja akurat zabrałem taki, bo tak jak mówiłem na początku filmu, jechałem w zasadzie z zamiarem łowienia na jeziorze. I trochę to był spontan, dlatego ten kij taki, a nie inny, wiecie, długi kij. Czasami nie możemy wejść do wody, mamy właśnie te grążele, no długim kijem lepiej jest holować rybę w takich trudnych warunkach. Aczkolwiek no jak już mam ten, to już próbuję tym, nie? Niestety, bo zawsze mnie tam ktoś opierdziela za to, że ten Zenon trochę kosztuje. No kosztuje, słuchajcie. Ja Wam po prostu pokazuję, proponuję. Rozumiem oczywiście, że nie każdy chce sobie, czy chciałby wędkę za taką kwotę kupić. Można by rzec, starorzecza utarły mi nosa. Gdzie to taka padaka, że można by uwierzyć, że tu w ogóle nie ma ryb. Ale my tu jeszcze po nie wrócimy.